Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Renduda i będę moderatorem Kongresu Sprzedaż, który odbędzie się 22 i 23 maja 2017 roku. W pierwszy dzień kongresu wystąpi między innymi pan Adrian Suska z firmy AMA Institute. Zaprosiłem dzisiaj pana Adriana, żeby w kilku słowach opowiedział, o czym będzie wykład. Panie Adrianie, czego będzie dotyczyło pana część? Panie Marcinie, od wielu lat obserwujemy funkcjonujący rynek, a to z kolei skłania nas do przedstawienia wciąż pogłębiającego się kryzysu w obszarze sprzedaży. Nie wiem, czy pan wie, ale światowe badania wskazują, że średni okres zatrudnienia szefa sprzedaży w organizacji wynosi zaledwie 18 miesięcy. 18 miesięcy? To jest niesamowicie krótko. To jest bardzo krótko. Więcej, w ciągu ostatnich 10 lat ten wskaźnik zmalał o 50%. W Polsce z doświadczenia wiemy, że to może być jeszcze mniej. Niesamowite. Fluktuacja pracowników sprzedaży staje się wciąż coraz większym wyzwaniem, a presja wyniku oraz konkurencyjność, która jest na rynku, sprawia, że wszyscy skupiamy się na wyniku tu i teraz, nie myśląc o tym, jak strategicznie zarządzać sprzedażą w długim okresie czasu. Super. Proszę Państwa, dla wszystkich osób, których interesuje umiejscowienie sprzedaży w strategii firmy, w jaki sposób ta sprzedaż powinna być częścią strategii, a być może to właśnie sama sprzedaż powinna być strategią, pan Adrian Suska z firmy AMA Institute w pierwszy dzień kongresu będzie właśnie o tym opowiadał. Zapraszamy.